32 lata temu Polaków zmroziła wieść, która nadeszła z Rzymu. Na placu świętego Piotra padły strzały, które ugodziły w papieża Polaka Jana Pawła II. Ludzie strasznie to wtedy przeżyli. Jak pamiętam, kościoły szybko zapełniły się modlącymi. Ludzie dzwonili do siebie, wymieniali wiadomościami. Jednocześnie inaczej zaczęła mówić telewizja, która wówczas nadawała propagandowe, prowokujące teksty do Solidarności. Pamiętajmy, że było to 1,5 miesiąca po wydarzeniach bydgoskich. Zaczęła mówić, powiedziałbym, ludzkim głosem. I to przypomina mi wydarzenia po tragedii smoleńskiej, kiedy również nieprzychylne dla prezydenta Kaczyńskiego media zaczęły mówić ludzkim głosem. I jakże szybko przestały.